W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Pozwolę sobie przez mikrofon. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Lena Elżbieta. O co prosicie Kościół Boży dla Leny Elżbiety? O chrzest. Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmiecie na siebie obowiązek wychowania jej wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowała Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków? Jesteśmy gotowi. Leno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczy cię znakiem krzyża. O mnie wy, rodzice i chrzestni, nazdarzcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymu. Bracia, my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy inni wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą ci. Święty Paweł mówi, że chrzest jest tym, co jednoczy nas z Chrystusem. I dokonuje się właśnie dzisiaj dzieło zjednoczenia nowego, młodego człowieka z kimś nieskończonym, z kimś, kto obdarza go, obdarza ją nieskończoną miłością. I tak jak my zgromadziliśmy się tutaj po to, aby pokazać, wyrazić naszą miłość do Leny, bliskich, rodziców chrzestnych, tak samo wiedzmy, że jest pośród nas ktoś, kto złączony dzisiaj z Leną na zawsze pragnie ją zaprowadzić do wspólnoty miłości, która się nigdy nie kończy. Lena, przyjmując dzisiaj sakrament Chrztu Świętego, stanie się dzieckiem Bożym, dlatego na pewno potrzebuje naszej modlitwy, aby mogła z pomocą rodziców i chrzestnych dobrze korzystać z tego daru. Amen. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania przez Chrzest Święty odrodził i włączył do Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i kiedyś bierzmowanie uczynił ją wierną uczennicą i świadkiem Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził ją do radości Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali jej przykład żywej wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś jej rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święci nasi patronowie, módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył Lenę nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze Wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, swój jednorodzony Jezu Chryste. Z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania narodził się Kościół. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy Lenie, którą w wierze poświęconej
Kościoła wezwały już, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Pytam się zatem was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Leno Elżbieto, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody z Ducha Świętego, On sam namaszcza Cię krzyżem zbawienia, abyś włączona do ludu Bożego wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Leno, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekła się w Chrystusa. Dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Niechaj błogosławi matce tego dziecka. I tak jak teraz dziękuję Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, Dawca życia doczesnego i wiecznego, niech błogosławi Ojcu tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swemu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, półzebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I Boże błogosławieństwo spłynie na Lenę, na wszystkich nas obecnych, Panu obdarzy nas swoją łaską.